początku sierpnia, po wprowadzeniu embarga przez Federację Rosyjską, no rzeczywiście na rynku jabłkowym przede wszystkim, ale również wszystkich owoców i warzyw, zrobiła się duża panika. Producenci, sadownicy zaczęli się obawiać, co zrobią ze swoimi produktami, bo rzeczywiście bardzo duża część polskiego jabłka była przez ostatnie lata eksportowana do Rosji i ten eksport z roku na rok wzrastał. Wzrastała nasza produkcja, ale wzrastał również eksport. I rzeczywiście na początku była dosyć spora panika. Wtedy ludzie obawiali się, jak będzie wyglądał ten sezon, jak długo będzie trwało to embargo, ale na pewno od razu, mogę to powiedzieć, od razu rynek zareagował spadkiem cen. Wszyscy zaczęli po prostu obawiać się o to, czy w ogóle sprzedadzą i jak to sprzedadzą. Fakt, że zaraz, niebawem po wprowadzeniu tego embarga, które było bardzo głośne nie tylko w Polsce, ale ja myślę w całej Europie, no tutaj chociażby akcja Jedz jabłka na złość Putinowi sprawiła, że rzeczywiście zaczęliśmy tych jabłek sprzedawać więcej. Cena spadła i tutaj sadownicy naprawdę stracili, ponieważ rzeczywiście cena w analogicznym roku, okresie roku ubiegłego była znacznie niższa, to jednak dzięki tej akcji i myślę innym też akcjom, które zapoczątkowali również sami sadownicy, dzięki tym akcjom zwiększyła się sprzedaż, zwiększyła się konsumpcja. Uważam, że wszelkie akcje, które adresowane są do owoców, do jabłek, w takim rynku jak polski rynek konsumpcyjny, w kraju, w którym się produkuje jabłka i dobre jabłka, jest jak najbardziej wskazany. Dlatego, że tutaj zainterweniowała w bardzo szkodliwy sposób polityka. Myśmy stracili rynek rosyjski w zasadzie z dnia na dzień. Wszelako jest też tak, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo pamiętajmy o tym, że do Rosji szły jednak jabłka, powiedzmy, średnich półek jakościowych. I trzeba było jakoś się ogarnąć, zarówno po stronie producentów, jak i po stronie organizacji eksportu, jak i po stronie sprzedaży w rynku wewnętrznym. Czy to sieciowej sprzedaży wielkogabarytowej, czy sprzedaży tej tradycyjnej włącznie z bazarową. Dlatego tego typu akcje, jak nasza handlowa akcja Jembo Polskie, czy akcja redakcji waszej firmy Jedz jabłka, jest jak najbardziej wskazana. Skłania konsumenta do bardziej świadomego dokonywania wyboru. Adresuje się do pewnych przynależności, do pewnych wspomnień z młodości, kiedy nie było na przykład konfrontacji z produktem importowanym. Kieruje się ku świadomemu dokonywaniu wyborów, ku świadomej kalkulacji ceny i reakcji na komunikaty, czy to PR-owe, czy marketingowe. To jest akcja, która odbiła się szerokim echem w całej Europie. Cała Europa wzięła przykład z tej akcji. Francuzi podjęli szereg działań, żeby nas dogonić w skuteczności, ale chyba im się nie udało. Ja chciałabym tylko, żeby takie akcje trwały z równym natężeniem przez cały rok, a nie tylko w momencie ogłoszenia embarga. Akcja Jedz jabłka na złość Putinowi była w bardzo dobrym momencie ogłoszona, bo rzeczywiście to było zaraz po ogłoszeniu embarga, zaraz po tych bardzo głośnych politycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Rosji, i rzeczywiście ta akcja bardzo dużo pomogła. W naszym odczuciu wzrost sprzedaży, myślę, że głównie dzięki tej akcji, bo była to akcja naprawdę bardzo głośno komentowana, myślę, w całej Europie. Wzrost sprzedaży do tych samych placówek handlowych co roku, wzrost sprzedaży możemy oszacować na pewno na poziomie około 20%. Poza tym dużo rzeczy też w tym czasie rozwinęło się. Zwiększyła się, myślę, produkcja soków, tych świeżych soków wyciskanych, i produkcja i konsumpcja. Ludzie się naprawdę zainteresowali w ogóle jabłkiem jako jabłkiem i wszystkimi produktami. Ja coraz więcej słyszę o chipsach jabłkowych, o soku wyciskanym, o różnych przetworach z jabłek, i to jest jakby alternatywa na ten właśnie brak możliwości sprzedaży na rynek wschodni. Cieszę się, że taka akcja miała miejsce, i cieszę się, że sadownicy jakoś próbują to wykorzystać.